W budynku Sądu Rejonowego w Ryciborzu rozpoczęła się dziś konferencja metodyczno-naukowa poruszająca temat bezpieczeństwa, zarówno w teorii, jak i praktyce edukacyjnej. Na terenie Raciborza funkcjonuje wiele jednostek, których zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo. Swój oddział mają tutaj śląscy pogranicznicy, policjanci, służba więzienna czy strażacy. Dlatego też Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu postanowił poruszyć temat bezpieczeństwa w kontekście edukacji przyszłych mundurowych, organizując dwudniową konferencję naukową. Wiele razy jak się spotykamy, to też często osoby pytają, jakie jest połączenie tego bezpieczeństwa ze sportem. Ja zawsze mówię, że ogromne, dlatego że ktoś, kto dba o nasze bezpieczeństwo, musi być też wysportowany. Także tak jak pani redaktor powiedziała, dzisiaj takie połączenie tego bezpieczeństwa z klasami mundurowymi. Ja tylko przypomnę, że my w naszej szkole, w szkole, które organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, mamy właśnie klasę o profilu Straży Granicznej. Już dzisiaj zapraszam, bo jutro jest uroczyste pasowanie na ucznia i ślubowanie właśnie w klasie o profilu Straż Graniczna. Także dzisiaj się spotykają tutaj i funkcjonariusze, tak jak państwo wspomnieliście, Straży Granicznej, Służby Więziennej, ale również Policji, także różnych służb mundurowych. Ja się cieszę, że całe to wydarzenie jest pod patronatem pana marszałka Jakuba Chełstowskiego i że organizatorem jest właśnie jednostka edukacyjna Województwa Śląskiego. Obecna sytuacja geopolityczna skłania do poruszania tematu bezpieczeństwa. Po wiedzę o specyfice danej jednostki mundurowej sięga także młodzież, która coraz częściej przejawia chęć wstąpienia w szeregi. Ja już to widzę przynajmniej od kilku dobrych lat. Jest taki renesans, jeżeli chodzi w ogóle o klasy mundurowe w szkołach ogólnokształcących. I uważam, że to jest bardzo dobra tendencja. W wielu szkołach w województwie śląskim mamy właśnie klasy o profilu czy wojskowym, czy policyjnym, czy właśnie straży pożarnej, czy straży granicznej. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry trend, bo to jest takie przygotowanie tej młodzieży, żeby w przyszłości być może wybrała właśnie takie powołanie, taki zawód. A w tym momencie, kiedy oni mają i zajęcia teoretyczne, i zajęcia praktyczne, właśnie z praktykami, z funkcjonariuszami tych służb, to też pozwala im podjąć taką decyzję, jaki zawód wybrać w przyszłości. I bardzo często tak jest, że ci młodzi ludzie, którzy są w tych klasach mundurowych, później idą właśnie w takim kierunku, czyli idą albo do policji, albo do straży granicznej, albo do straży pożarnej, mam nadzieję, że też do służby więziennej. Także to jest takie naprawdę dobre preludium do tego, żeby wybrać w przyszłości taki zawód. Drugi dzień wydarzenia odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, a na uczestników czekać będzie wojskowy piknik, ceremonia pasowania oraz szkolenie.